Każdy pacjent dostaje pewną grupę zaleceń szczegółowych i grupę zaleceń indywidualnych, dlatego że inny rodzaj przygotowania obowiązuje pacjentów przy niewielkim zakresie liposukcji, które możemy przeprowadzić na przykład w znieczuleniu miejscowym, a inny, bardziej rozszerzony panel zaleceń obowiązuje w przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Każdy pacjent dostaje kartę z zaleceniami, jak się przygotować do zabiegu. W przypadku naszej kliniki również każdy pacjent ma przydzielonego takiego opiekuna, który go prowadzi przez ten cały proces przygotowawczy i również proces postępowania po zabiegu, proces rekonwalescencji. Także tutaj no, nie będę może wymieniał całego zakresu zaleceń, natomiast takie zalecenia każdy pacjent przed zabiegiem na pierwszej konsultacji dostaje od lekarza prowadzącego.